zawodnik w tym sezonie, bardzo dobrze się spisuje, ale my też zbieramy te punkty i nie odstajemy gdzieś od tego czuba tabeli i cały czas chcemy pozostać tam w kontakcie z tą czołówką i to jest doskonały moment, żeby na wyjeździe w końcu zgarnąć pełną pulę i w takim celu i po to jedziemy tam do Zabrze. No ale problemy kadrowe Was nie opuszczają. Teraz już wiemy, że i Michał Gardawski, i Nabil Ankur najprawdopodobniej w tym roku już mogą nie zagrać. Dochodzi też Ken, więc zwłaszcza jeśli chodzi o tę formację gdzieś tam defensywną, to lekko nie jest. No tak, no już się trochę z tym oswoiliśmy, że problemy kadrowe gdzieś tam w każdym tygodniu, na każdej pozycji gdzieś tam nas znękają, ale wrócił Radek i na pewno trener tak tą obronę skompletuje, że będzie to dobrze funkcjonowało i taką mam nadzieję. A myślę, że w takim wariancie, jak graliście pod w drugiej połowie meczu ostatnim, czyli z trójką takich środkowych i dwoma wahadłowymi, jesteście w stanie na przykład zagrać od początku w Zabrzu? Myślę, że to jest pewnie jedna z opcji, ale jeszcze nie trenowaliśmy takiego ustawienia. Dzisiaj mamy trening bardziej chyba taki taktyczny i dzisiaj już może więcej zobaczymy pod tym kątem meczowym, w jakim ustawieniu gdzieś tam ten przewiduje nasze wyjście od początku i będziemy robić wszystko. Mamy jeszcze dwa dni do tego, żeby odpowiednio się przygotować i tą taktykę odpowiednio dostosować do tego, żeby ona przyniosła efekty w piątkowym meczu. Jesteście zaskoczeni postawą Górnika? Wy jako gdzieś tam piłkarze ekstraklasy, że przychodzi zespół oparty w dużej liczbie na młodych chłopakach, na wychowankach i sobie tak dobrze radzi? No na pewno. No. Beniaminek, który wchodzi zawsze z jakąś niewiadomą i zespół, który tak naprawdę można powiedzieć jest liderem tabeli, bo trzy zespoły mają tyle samo punktów. Na pewno robi wrażenie i ta gra ich tym bardziej na własnym stadionie może się podobać, ale tak jak mówię, no ostatnio przegrali i to pokazuje, że dobrze się rozpracuje przeciwnika i dobrze się podejdzie mentalnie do takiego spotkania, to jest się w stanie wygrać czy jakieś punkty przywieźć. No i my w takim celu po to tam jedziemy do Zabrza. Parę osób jeszcze jest w szatni, które pamięta czasy trenera Brosza, więc pewnie będzie się miło spotkać na... No tak, zawsze gdzieś tam z byłym trenerem i z byłymi członkami sztabu szkoleniowego, z którymi się spracowało, miło gdzieś tam spotkać, chwilę porozmawiać, więc na pewno to jest też jakiś miły akcent tego spotkania, ale tak mówię, przyjaźnie, gdzieś tam koleżeństwo przed meczem okej, ale na meczu nie ma kolegów i każdy walczy o swoje. Ja zapytam tak trochę inaczej, w pewnym względzie jesteś jakoś wdzięczny trenerowi Broszowi, on wtedy cię ściągnął do Kielc na początku 2016 roku, jak miałeś taki trudniejszy moment w Krakowi. No i nie ma co ukrywać, to przeprowadzka do Korony wyszła ci bardzo na dobre. Teraz tutaj jesteś naprawdę wiodącym punktem zespołu. No tak, na pewno wtedy gdzieś tam na ławce siedziałem i gdzieś tam nie miałem pewnego placu w Krakowie, a ten Brosz wyciągnął do mnie rękę, zobaczył, że jestem w stanie tutaj pomóc Koronie i też na pewno bardzo mu za to dziękuję, bo nie każdy trener by się odważył ściągnąć zawodnika, który gdzieś tam nie do końca gra i nie do końca cię zna, bo gdzieś tam wcześniej z trenerem Broszem nigdzie nie współpracowałem i tak naprawdę postawił na mnie, ja mu się odwdzięczyłem i nadal jestem w Koronie i cieszę się, że wtedy taka decyzja z jego strony i z mojej nastąpiła.